Dzień dobry, rozmawiam z panem? Tomasz Piskowski, sekretarzem generalnym. Proszę pana, to prawda, że pan Tomasz Piskowski jest szpiegiem Antarktydy? Mateusz. Mateusz, przepraszam bardzo. No sąd właśnie próbuje to ustalać. Być może szpiegował też dla Marsa, być może dla jakichś jeszcze innych planet, których może jeszcze nie znamy. W każdym razie według oficjalnej wersji Mateusz Piskorski jest Jamesem Bondem na miarę naszych polskich możliwości i szpiegował dla połowy świata. No, tak mówiąc zupełnie poważnie, no cyrk niestety trwa dalej i właściwie dalej nie wiemy, jakie jest meritum tej sprawy i czego ono dotyczy, bo ze komunikatów, które prokuratura próbuje nam przekazać, wiemy, że propagował poglądy niezgodne z polską racją stanu, na którą oczywiście monopol ma obecnie rządząca władza. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy, właściwie w tych wszystkich zarzutach, które stara się Mateuszowi Piskorskiemu, ciężko doszukać się czegokolwiek, co jest w kodeksie karnym. I to jest największy problem. Pan Mateusz Piskorski jest szefem partii politycznej? Ale to znaczy partii w rejestracji, bo nasza partia nie została zarejestrowana. Tutaj epokowe pismo z prokuratury krajowej przyszło do sądu, żądającej odmowy rejestracji partii ze względu na to, że używa biało-czerwonych barw. Poważnie tam, można sprawdzić to pismo, ono jest w archiwach sądu, który zajmuje się rejestracją partii politycznych. Polecam, zachęcam, bo naprawdę warto. Była też sprawa, że sfałszowaliśmy własne podpisy. To policjanci, którzy prowadzili tę sprawę, sami się śmiali z tego na przesłuchaniu. Oczywiście sprawa została umorzona, ale skutecznie zablokowano naszą rejestrację, więc... Pan Mateusz Piskorski był bliskim współpracownikiem Andrzeja Lepera. I wtedy mógł działać, a teraz, gdy powołał swoją własną partię, to już nie może działać? To znaczy, że był rzecznikiem prasowym parlamentarnego samoobrony w Sejmie piątej kadencji, w latach 2005-2007. Był oczywiście jednym z najbliższych współpracowników Andrzeja Lepera, no ale jak tak poobserwujemy sobie represje polityczne, które dotykają różne osoby w naszym państwie, no to właśnie są to osoby, które były gdzieś tam blisko związane z samoobroną czy z Andrzejem Leperem. I to można taką prawidłowość rzeczywiście zauważyć. Nie wiem, czy to polega na jakiejś zemście ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czy może stoi za tym coś innego. No, wszyscy byśmy chcieli to wiedzieć, ale jak widać, sala zamknięta, drzwi zareglowane, no właśnie, policjanci jakby, z czego dostępu. Jakby pan skomentował, że tutaj brak mediów jakichkolwiek w ogóle, tylko media internetowe są. System medialny w Polsce jest tak skonstruowany, żeby wspierać główne siły polityczne w tym kraju, jak Prawo i Sprawiedliwość, jak Platforma Obywatelska. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o samoobronie, że właśnie samoobrona to jest ta formacja, która nigdy nie miała dostępu do mediów, która zawsze w mediach była obrażana. O, coś się dzieje? Tak, przepraszam. Proszę. Jeżeli będzie... O. Tylko możemy kontynuować. Tak, więc wracając jakby do tematu, system medialny jest tak skonstruowany, by odtwarzać system polityczny, czyli tak się przekazuje informacje, by ludzie, mówiąc kolokwialnie, po prostu głosowali na tych, którzy zawładnęli polską sceną polityczną. I myślę, że stąd też się trochę biorą te represje wobec Mateusza Piskorskiego, czy w ogóle zmiany jako formacji, bo my chcieliśmy ten monopol przełamać. Chcieliśmy przełamać wokół tej osi, co do której nie wiem, Platforma, PiS czy mniejsze formacje się zgadzają. Tak? Co do na przykład tego, że Polska powinna być pod amerykańską okupacją wojskową, zgadzają się wszyscy. Tak? Co do tego, że powinniśmy być cały czas skonfliktowani z Rosją i państwami na wschodzie, zgadzają się wszyscy. Co do tego, że powinien u nas panować system, w którym dominuje obcy, ten największy kapitał światowy, też zgadzają się wszyscy. Więc jeżeli pojawia się formacja, która próbuje to negować, nie rozmawia się z nią merytorycznie, tylko stosuje się pałki, kajdanki i tego rodzaju metody. No tutaj w tym przypadku też jest pozbawienie wolności i to długotrwały areszt. Czy organizacje międzynarodowe upomniały się o Mateusza Piskorskiego? Znaczy, upomniała się Rada do Spraw Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, co być może spowodowało, bo tak się akurat złożyło. A Helsińska Fundacja Praw Człowieka, taka Bodnar. Helsińska Fundacja Praw Człowieka nie, natomiast sama tam Bodnar rzeczywiście niedawno wystosował pismo do Zbigniewa Ziobry i Mariusza Kamińskiego w tej sprawie. Jako rzecznik praw obywatelskich. Próbujemy zainteresować też nieskutecznie sprawą Amnesty International, a Amnesty International, jak widać, interesuje się głównie sprawami dotyczącymi więźniów w tych krajach, które akurat nie są zrzeszone w tak zwanym bloku euroatlantyckim. No tak, bo oni mają biznes na emigrantach, a nie na Polakach. No, być może też na tym to polega. No, bardzo często właśnie przyczyny różnych rzeczy, których nie rozumiemy, mają praprzyczynę w pieniądzach, więc warto w ten sposób badać rzeczywistość. Dobrze. Miejmy nadzieję, że Mateusz Piskorski niedługo
niedługo wyjdzie z tych tarapatów i zaistnieje na nowo w partii politycznej jako lider polityczny. Stawiamy sobie cele jeszcze dalej i miejmy nadzieję, że wszyscy, którzy odpowiadają za to, że ten człowiek siedzi ponad 2 lata w więzieniu bez wyroku, poniosą również odpowiedzialność karną. O to będziemy walczyć do końca. Ale będą się bronić, pan wie o tym. Będą się bronić i my im prawo do obrony, w przeciwieństwie do tego, co stworzyli Mateuszowi, my im prawo do obrony przyznamy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A jak się pojawiły?